Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, z ust Pana Premiera dzisiaj padło wiele słów, wiele emocji i szczególnie emocji negatywnych w stosunku do tej strony. Słowa, słowa, ale słowa niczym nie poparte. Jeżeli chodzi o interes Polski i racji stanu, to się pytam, nie ma Pana Marszałka, nie ma Pana Premiera, nie ma Pana Ministra, więc do Państwa proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie, czy rząd opracował jakiekolwiek analizy ekonomiczne, symulacje, prognozy ex ante odnośnie sytuacji obecnej i takiej, która może się zdarzyć. Ja wiem, że jesteście bardzo odporni na wszystkie opracowania tej prawej strony. Wasza religia nie pozwala w ogóle dotknąć tego, co zostało opracowane po prawej stronie, ale dedykuję panom ministrom, dedykuję również posłom lewej strony książkę Wędrujący świat pana profesora Kołodki. Mniej by było beblania, mniej by było demagogii i o to bym bardzo prosił. Dziękuję bardzo.